Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat odpoczynku i relaksu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale współcześnie bardzo mocno bagatelizujemy kwestię odpoczynku i relaksu, tłumimy odpoczynek, uważamy, że nie jest on dla nas ważny, uważamy, że nie jest on nam potrzebny będziemy za tym, żeby osiągać coraz więcej, żeby być coraz bardziej wydajnymi osobami, produktywnymi, kreatywnymi i przez to, gdy czujemy zmęczenie, gdy czujemy w ogóle taką słabość, to szukamy zaraz metod na to, żeby to stłumić i działać dalej. Na przykład sięgamy po jakieś używki, sięgamy po alkohol, po kawę, po kofeinę, po jakieś wspomagacze albo szukamy stymulacji, żeby Czuć większy poziom energii i nie pozwalamy sobie na takie momenty, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy ciało nam mówi, żeby odpocząć, żeby się zatrzymać, żeby się położyć, pospać troszeczkę dłużej. Usuwamy to ze świadomości i chcemy wracać do roboty. To jest taki problem, z którym ja się zdarzyłem osobiście. Jest to problem, który wynika z tego, że jestem perfekcjonistą, ale też. Wynika z tego, że mam bardzo duże ambicje, mam bardzo duże oczekiwania względem siebie. Mam niezwykle kreatywny umysł, który ciągle widzi we wszystkim możliwości rozwoju, poprawy na lepsze, osiągnięcia więcej, ale wiem, że nie jestem jedyną osobą, która tak ma. Znam wiele osób, które tak ma, ale też widzę, że częściowo jest to napędzane przez naszą współczesną kulturę, społeczeństwo. Porównywanie siebie, też częściowo przez schematy z dzieciństwa, przez to, że ciągle byliśmy katowani twierdzeniami, że jesteśmy nie dość dobrzy, byliśmy katowani krytyką, byliśmy oceniani na zasadzie dostałeś czwórkę, a czemu nie piątkę, dostałeś piątkę, a czemu nie szóstkę? O, ty dostałeś czwórkę, a Hanka dostała piątkę, czemu ty nie dostałeś piątki, nie? Ale. No, wiecie, to są akurat teksty, które ja pamiętam, bo ja takie słyszałem, ale Wy może słyszeliście jakieś inne. To jest też taka kwestia, że każdy z nas jest troszeczkę inny i Wy może nie macie z tym problemu pod kątem perfekcjonizmu, bo może na przykład macie odwrotny problem. Jesteście mało ambitni, jesteś mało ambitny, może jesteś zadowolony z tego, co robisz, z tego, co jest wokół ciebie. Nie czujesz takiej presji, nie czujesz takiego pośpiechu. Nie masz problemu z tym, żeby odpoczywać, żeby się relaksować. Może masz odwrotny problem. Może masz problem z tym, że nie działasz, nie, nie aktywizujesz swoich ambicji, nie realizujesz swoich pomysłów z różnych powodów, i wtedy, no tutaj, trzeba byłoby zastosować troszeczkę inne rozwiązanie, ale. Tak, też zdarzają się takie osoby, które po prostu nie mają z tym problemu, nie. Ja tu raczej uderzam pod kątem tego, że istnieje tutaj pewien problem i dotyczy on części osób, i chciałem się podzielić z Wami sposobami na to, jak ten problem rozwiązać. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, to jest to, że trzeba robić sobie dłuższe okresy odpoczynku od pracy i. Tutaj nie chodzi tylko o to, że zrobisz sobie 10-15 minut przerwy, tylko trzeba robić sobie po prostu wakacje. Tydzień, dwa tygodnie, nawet trzy tygodnie odpoczynku są jak najbardziej wskazane. Najlepiej w jakimś środowisku, który nie, które nie jest związane z naszą pracą, najlepiej gdzieś wyjechać, pojechać, tak żeby nie mieć styczność z rzeczami, którymi zajmujesz się na co dzień. Najlepiej odciąć się od technologii, od mediów społecznościowych, zrobić sobie kompletny reset. I to bardzo pomaga w rozpuszczeniu tych schematów związanych z potrzebą osiągania, z potrzebą planowania i potrzebą kontroli. I ja wiem, że dla perfekcjonistów to jest olbrzymi problem. Zrobić coś takiego to trzeba włożyć w to wysiłek. Naprawdę trzeba włożyć w to wysiłek, żeby to zrobić. I też trzeba zrozumieć, jakie są z tego korzyści, i trzeba troszeczkę przekonać się odnośnie do tego, jakie są z tego korzyści. I zaraz wrócę do tego tematu. To jest pierwszy sposób, najbardziej skuteczny, i dla perfekcjonisty najlepiej, żeby to był taki okres, kiedy ty masz wszystko zaplanowane i ogarnięte w życiu, i zamykasz po prostu drzwi, i wychodzisz na kilka tygodni, i wiesz, że nie musisz myśleć o tym, co zostawiasz za sobą, bo wszystko jest ogarnięte. Jak wrócisz do tego, to, to po prostu wrócisz do swojego schematu, ale. Ważne jest, żeby mieć to po prostu ogarnięte, wtedy czujesz się komfortowo w swojej rzeczywistości i mniejszy dyskomfort będziesz odczuwał, żeby wszystko po prostu zostawić za swoimi plecami. Drugi taki sposób na to, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby zregenerować siebie, to jest to, aby dostrzegać momenty, kiedy jesteś zmęczony i zmuszasz się do tego, żeby być produktywnym, żeby dawać siebie więcej. Ale dostrzegasz, że tak naprawdę nie ma z tego efektów. Bo to jest też ważne, żeby to dostrzec, że często, gdy działamy i wkładamy w coś bardzo duży wysiłek, to jest taki moment, kiedy osiągamy już maksa, tak szczyt pod względem tego, ile z siebie dajemy i co z tego dostajemy, ale już więcej wysiłku włożonego w to, tak naprawdę nam nie daje korzyści. I ważne jest, żeby to dostrzegać, ważne jest nawet, żeby zapisywać to gdzieś, żeby łapać się na tych momentach, gdy już po prostu przesadzasz i żeby zapisywać, co wtedy robisz, co takiego myślisz, jak się czujesz, żeby zapamiętywać to i wtedy po prostu odpuszczać i zająć się czymś innym najlepiej. Ja na przykład zauważyłem, że bardzo często mam tak, że siedzę wieczorem, i chcę jeszcze przy czymś popracować, przy czymś pogrzebać. I zmuszam się do tego, żeby włożyć w coś wysiłek. Kiedy już jestem mega zmęczony, to już nie ma sensu. I potem winię się za to, że nie działam efektywnie. Ale nie zwracam uwagi na to, że jestem zmęczony. I często jest tak, że kontynuuję jakiś projekt, jakąś rzecz z danego dnia. I dopiero jak dostrzegę, aha, tkwię w schemacie perfekcjonizmu. Że cisnę... Więcej, żeby coś jeszcze zrobić i dokończyć, ale jestem zmęczony. I tak naprawdę przez to zmęczenie coś wymaga ode mnie dużo większego nakładu, ale efektu z tego nie ma kompletnie żadnego. I z tego bierze się też kolejny punkt, czyli trzeba zacząć mierzyć bardziej realistycznie. Jeżeli jesteś perfekcjonistą, jeżeli jesteś idealistą, jeżeli masz bardzo kreatywny umysł, strzelam na bank, że masz bardzo duże oczekiwania. Masz w głowie bardzo duże, olbrzymie ideały, które bardzo emocjonalnie Cię pobudzają. Masz bardzo wyolbrzymione wizje, fantazje, i one dają Ci motywację, dają Ci siłę do tego, żeby działać, ale w momencie, gdy zaczynasz działać, to okazuje się, że na przykład nie wszystko udaje się po Twojej myśli. Czujesz jakieś napięcie. Okazuje się, że inni ludzie. Nie chcą na przykład z Tobą współpracować, bo może masz jakąś wizję dotyczącą współpracy z kimś. Okazuje się, że przychodzi jakiś wypadek, jakieś losowe zdarzenie i nie jesteś na to przygotowany i się frustrujesz. Albo tak jak ja wspominałem wcześniej, że pracujesz bardzo ciężko wieczorami i pomijasz kwestię regeneracji, albo pracujesz w weekendy, albo w czasie wolnym. I. No, to troszeczkę trzeba to przerobić, ale kwestia jest taka, że jak robi się tak ponad normę przez dłuższy czas, to w pewnym momencie przychodzi wypalenie i trzeba też trochę tego doświadczyć. Czasami warto troszeczkę przycisnąć, ale no jak się robi to przez dłuższy czas, to jednak to wypalenie przychodzi. I ta kwestia oczekiwań też z czasem dojrzewa, bo im więcej człowiek ma doświadczenia, tym po prostu wie lepiej, więcej, ile jest w stanie z siebie dać, co może z tego mieć, albo jak może coś zaplanować, coś oddelegować, żeby ktoś inny coś zrobił. Ale te oczekiwania po prostu potrafią człowieka zgnieść, zmęczyć, już czasami nawet i samą wizją można się po prostu zmęczyć, i trzeba bardzo realistycznie planować. Trzymać wyobraźnię troszeczkę pod kontrolą, oczywiście też nie przesadzać, tak, żeby zmieścić się w określonych ramach, w określonym czasie, odpuścić wtedy, kiedy powinno się odpuścić, i troszeczkę słuchać bardziej swojego ciała. I tutaj kolejny punkt, który jest moim zdaniem ważny. Trzeba bardzo mocno wczuć się w swoje ciało i zrozumieć potrzeby swojego ciała. Ja zauważyłem, że gdy. Jestem zmęczony, gdy nie daję sobie możliwości, żeby się zrelaksować i odpocząć, gdy próbuję przekonać siebie, że jeszcze odrobinę jestem w stanie z siebie dać, to poziom mojej koncentracji bardzo spada. Nie potrafię się skoncentrować na zrobieniu danej rzeczy dobrze, w takim stopniu, jak byłbym w stanie utrzymać koncentrację, gdybym miał duży, duży poziom energii, więc to jest pierwsza rzecz, którą widzę, gdy. Jestem zmęczony, spada po prostu poziom mojej koncentracji, spadają moje zdolności poznawcze, czyli mniej dostrzegam detali, ciężej jest mi zapamiętać niektóre rzeczy i wykonać niektóre rzeczy, i więcej czasu i energii wymaga ode mnie wykonanie najmniejszej czynności, choćby nawet znalezienie w folderze na dysku danej konkretnej rzeczy, której szukam jakiegoś pliku albo nagrania, zdjęcia, czegokolwiek. Po prostu. Mój mózg zapomina, gdzie co jest. I przez ten spadek koncentracji zaczynam mieć takie przekonanie o sobie, że o nie jestem nie dość dobry, bo słabo sobie radzę, pewnie za mało się staram. I staram się jeszcze bardziej na siłę skoncentrować, ale zaraz znowu spada to spada motywacja i koncentracja. I chwilę potem patrzę, co ja robię, a ja na przykład siedzę w social mediach i scrolluję Facebooka. Bo po prostu tracę tak bardzo koncentrację i uważność, że szukam jakiejś stymulacji, żeby uciec od swojego zmęczenia. I też właśnie zauważyłem, że bardzo często zdarza mi się twierdzić, że jestem uzależniony od mediów społecznościowych, od Facebooka albo od YouTube'a. To jest moja zmora i też często rozmawiam na ten temat z moimi przyjaciółmi. Ale gdy bliżej się temu przyjrzałem, okazało się, że tak naprawdę jestem zmęczony. Ja nie jestem uzależniony od mediów społecznościowych. Ja tak naprawdę media społecznościowe traktuję jako narzędzie, jako medium komunikacji z innymi ludźmi i to ma dla mnie ogromną wartość. Mało przeglądam w tej chwili treści i informacji, tylko żeby być mniej więcej na, bie na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie i mm, uczyć się nowych rzeczy, bo ja używam mediów społecznościowych do nauki. Ale tak, zauważyłem, że gdy jestem zmęczony, częstotliwość sięgania do mediów społecznościowych, żeby się odmurzyć, wzrasta diametralnie, i jest to mój mechanizm, żeby po prostu odpocząć. Skoro nie daję sobie możliwości na świadomy odpoczynek, to mój mózg sobie wymyślił, że a stracę uważność, stracę koncentrację, sięgnę po media społecznościowe i w ten sposób zrelaksuję uwagę i odpocznę. Nie? Gdy to rozkminiłem, to miałem taki moment eureki, nie? aha, kurczę. To ja często oceniam siebie, że w sumie mam problem z tym, że sięgam do mediów społecznościowych. Ale widzę, że tak naprawdę to służy temu, żeby odpocząć. Nie daję sobie tak naprawdę szansy na odpoczynek. Jeżeli zacznę częściej odpoczywać i szanować swój czas spędzony na nic nie robieniu, to może częstotliwość sięgania do internetu, do mediów społecznościowych u mnie zmaleje. I słuchajcie, kosmos, Eureka, ale tak się właśnie zadziało. Odkąd przestałem ciężej siedzieć wieczorami i ciężej pracować? Bo to jest taka główna moja zmora. Znalazłem dodatkowy czas, żeby medytować dłużej, znalazłem dodatkowy czas, aby okontemplować niektóre tematy, znalazłem dodatkowy czas, żeby pospać trochę dłużej. Ja bardzo lubię spać, żeby się zregenerować i naprawdę moja produktywność paradoksalnie i to ta taka wewnętrzna siła, motywacja, skupienie wzrosło do bardzo dużych poziomów. Ja Nadal nad tym pracuję, nie jestem idealny. Mam tu na myśli, pracuję nad równowagą w swoim życiu między światem duchowym a materialnym, między pracą a odpoczynkiem, ale widzę, że ostatnio dokonałem ogromnego przełomu. Bardzo pomógł mi w tym pobyt w szpitalu. Taki, wiecie, przymusowy odpoczynek. I chciałem się z wami tym podzielić. Takich przykładów, to ja mam mnóstwo przykładów z życia wzięte, ale tak, to jest bardzo ważne, żeby zadbać o relaks i odpoczynek. Każdy z nas jest inny i każdy z nas relaksuje się troszeczkę inaczej. Mi bardzo pomaga przebywanie w naturze, bardzo mi pomaga leżenie na łóżku i nic nie robienie, dosłownie, nawet nie słucham muzyki, zamykam oczy i po prostu leżę. Bardzo doładowuje mnie medytacja, czasami siłownia, gdy siedzę cały dzień przed komputerem, to jest moja praca, wykonuję pracę graficzną i po prostu jestem przyklejony do komputera, tak? Ja i komputer stanowimy jedność. To trening na siłowni jest dla mnie formą odpoczynku, bo odpoczywa wtedy mój mózg, a działają mięśnie i to bardzo pomaga mi naładować siebie, dodać sobie energii, pobudzić mięśnie. To też uruchamia niektóre obszary mózgu, pobudza kreatywność, zwiększa moją pewność siebie, siłę, samoświadomość, pobudza krążenie, sprawia, że czuję się lepiej. Same benefity naprawdę. Bardzo ważna jest dieta. Ogromnie ważna jest dieta. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć wam jak ważna, ale znaczy jestem w stanie powiedzmy, że w 90% i nie przesadzę. Z tym, że każdy z nas jest inny, i uważam, że każdy powinien poznać siebie na tyle, żeby dietę do siebie dostosować. Ja lubię dietę opartą na pełnowartościowych produktach. Troszeczkę czerpię inspiracje z diety kulturystycznej, czyli dużo białka. Dużo węglowodanów, troszeczkę mniej tłuszczu, raczej zbilansowane posiłki 3-4 razy dziennie. Wszystko tak wiecie w okolicach treningowych, żeby mieć siłę na trening, żeby też mieć więcej energii. Czasami jakiś cheat meal dodatkowy, ale tak raczej staram się nie przesadzać. Czasami pomaga mi zapalenie blanta z CBD. Czasami pomaga, czasami nie pomaga. To zależy. Jakie CBD, i kiedy zapalę? Czasami zioło, ale rzadko, ja bardzo rzadko palę marihuanę i też nie chcę nikogo namawiać, bo to jest kwestia osobista. Ja kiedyś miałem problem z nadmiernym paleniem marihuany, szczególnie gdy byłem młody. Teraz nie mam z tym problemu, bo w ogóle jestem zajęty życiem i funkcjonowaniem w materii nie mam czasu na to, ale czasami pomaga mi po prostu zapalenie. Marihuany, żeby się zrelaksować, wyłączyć myślenie, być bardziej tu i teraz, naprawdę potrafi pomóc. No, chyba że wiecie, no, czasami można wejść w taki ciąg palenia marihuany albo zażywania jakichś środków, które mają nam pomagać. Nie? Więc e, uważajcie na to, taki wiecie, mały drogowskaz. E, osoby, które palą marihuanę, zazwyczaj wiedzą, że pali się tak długo, jak się ma, e, dlatego lepiej. Nie trzymać marihuany w domu, bo tak długo jak się uma, tak długo się pali, więc można palić tydzień, dwa. To troszeczkę obniża produktywność bardzo, no ale mówię, to jest kwestia bardzo indywidualna. Bardzo pomaga słuchanie relaksującej muzyki, czasami nawet obejrzenie filmu, czegoś, co zaangażuje nasz umysł i sprawi, że się zrelaksujemy, pójście na spacer, zrobienie czegoś odwrotnego do tego, co robimy na co dzień. Powiem wam szczerze, że na dziwnie się czuję, że nagrywam na ten temat film, że poczułem, że muszę na ten temat nagrać film. Podejrzewam, że nie będzie on miał zbyt wielu wyświetleń i raczej trafi do perfekcjonistów, do osób neurotycznych. Jeżeli masz problem z neurotyzmem, czujesz dużą ilość napięcia, napięcia w ciele. Tutaj na przykład dlatego fizjoterapia jest taka pomocna, żeby zrelaksować Napięcia w ciele albo różnego rodzaju masaże. Może masaż lomi-lomi. Myślę, że to jest genialny sposób na to, żeby poprawić kontakt z ciałem, słuchać się lepiej w ciało, poczuć lepiej ciało. Odkąd usunąłem rozrusznik, rozrusznik serca, mam dużo lepszy kontakt z ciałem, ale nadal widzę, że muszę, znaczy muszę, nic nie muszę, ale czasami potrzebuję sobie coś przypomnieć, to co jest dla mnie ważne i stale sobie coś przypominać i reflektować nad czymś, żeby utrzymywać taką zdrową rutynę. Aha, to jest dla mnie ważne, bo to, to jest dla mnie ważne, bo tamto. I tak budować sobie zdrową rutynę, żeby te nawyki, które mam, się samo napędzały i dlatego też postanowiłem ostatnio wrócić do częstszego nagrywania filmów, do filmu przynajmniej raz w tygodniu. Używam w tej chwili... Pewnego narzędzia, które montuje to wideo za mnie. Może zauważyliście, że jest duża ilość cięć. Ja nie montuję tych, tych filmów, to robi to. Nie chcę powiedzieć, że sztuczna inteligencja, bo to nie jest sztuczna inteligencja, ale pewien program, który wycina po prostu pauzy, no żeby to wideo było troszeczkę szybsze, bo zauważyłem, że ludzie po prostu strasznie mają słabą uwagę i nie oglądają moich filmów do końca albo oglądają na przyspieszeniu. Ja tylko stwierdziłem, że pomogę moim widzom i po prostu pousuwam wszystkie pauzy i będzie się mieli przyspieszone. Ja wiem, że nie wszyscy, no ale po prostu niestety statystyki takie są, że ludzie potrzebują informacji na tu i teraz, nie są cierpliwi, nie chce im się oglądać do końca. I sam widzę po statystykach, że gdy pousuwałem te pauzy, to nagle ludzie dłużej zostają przy wideo i oglądają do końca. Statystyki niestety nie kłamią. Także chciałem wam powiedzieć... Te słowa, w ramach takiego przypomnienia, pamiętajcie o relaksie, pamiętajcie o odpoczynku. Jeżeli czujecie, że wasz umysł jest zafiksowany, jesteście mocno zestresowani, macie dużą ilość napięć, czujecie, że wasz umysł ma tendencję do wpadania w dramaty, relaks jest jak najbardziej dla was wskazany. To jest też. Taka, mógłbym podstawowa praktyka duchowa, jaką bym re rekomendował dla początkujących, ale też dla średnio zaawansowanych, bo mm, nawet i osoby średnio zaawansowane albo i zaawansowane czasami pomijają te takie początkowe klocki, które budują taką zdrową rutynę życia duchowego, i łatwo jest się. W takie przekonanie, że już jestem tak rozwinięty, że nic nie muszę, nie? nie muszę ani medytować, ani reflektować, ani kontemplować, ani się relaksować. A potem okazuje się, że mamy całą masę negatywnych myśli w głowie, albo jesteśmy neurotyczni, albo zapominamy o tych naukach i wracamy do starych schematów. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Napiszcie proszę, co o tym myślicie. Czy macie problemy z perfekcjonizmem? Czy macie problem z tym, żeby się zrelaksować? A może na odwrót. Nie macie z tym problemów, nie rozumiecie tego tematu i przez całą długość tego filmu głowicie się nad tym, co ten Damian gada i o co mu w ogóle chodzi, jaki on ma w ogóle problem. Ja takiego problemu nie mam i go nie widzę. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń. Trzymajcie się ciepło, dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, na dole są linki. Ostatnio znalazłem fajny serwis, który umożliwia wspieranie jednorazowe także. Możecie rzucić okiem, jeżeli chcecie poczęstować mnie kawą. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Miłego Elo Buźka.